Hej! Dzisiaj na wasze życzenie chciałam przetestować, w sumie to nie taką do końca nowość, bo już od jakiegoś czasu jest to w sklepach, kurecja na gorąco, jantar. Moje pytanie po pierwsze do was jest takie, w zasadzie prośba, żebyście napisali swoje doświadczenia z linią jantar, jak wam się sprawdził chociażby szampon, bo ja na przykład dostaję dużo pytań o szampon, a sama go nigdy nie używałam i jakoś nie przekonuje mnie skład. Być może go użyłam 2-3 razy gdzieś u rodziców, bo znalazłam, wiecie, na półce, a oczywiście wcierka jantar, klasyk. I ciekawa jestem waszych doświadczeń, albo na przykład z mgiełkami, o których pisałam na blogu. Niektóre mają alkohol, niektóre nie mają, to jest troszeczkę dla mnie takie mylące, no ale wiecie o co chodzi, zawsze trzeba sprawdzać składy. Ale przechodząc do kuracji, umieść saszetkę z maską w miseczce, z gorącą wodą na około 1 minutę, wmasuj ciepłą maskę we włosy, nie wiadomo czy właśnie w suche, czy w mokre. Ja wmasuję w mokre, ponieważ przed chwilą byłam na bieganiu, wróciłam z biegania, umyłam szamponem oczyszczającym, to było chyba mydło greckie, które pokazywałam w ostatnim filmie. Trochę zamulgowałam też maską wax, ale to jest już po prostu nieważne, sprawa drugorzędna, bo po prostu miałam wcześniej naolejowane włosy, więc żeby ta kuracja jakkolwiek zadziałała, to uznałam, że no słabo jak będę nakładała olej, bo tu chyba jest olej, tu są w ogóle 3 saszetki, zaraz wam pokażę, na naolejowane olejem musztardowym włosy bez sensu, poza tym to było przy skórze głowy, a tutaj czy nakładamy na skórę głowy? We włosy, czyli nie nakładamy na skórę głowy. Tutaj jest bardzo sprytnie ze strony producenta zawsze taki zapis we włosy. Skórę głowy, wiadomo, w większości produktów do włosów się nie wmasowuje, nie wczesuje, cokolwiek tam robicie. Tutaj mamy 3 etapy. I w opakowaniu, tutaj już jest puste opakowanie, wyjęłam wszystko co było, mamy 3 saszetki, 2 spore, 1 mniejsza i jeden to jest, domyślam się, że czepek, ale zaraz zobaczymy. I teraz tak, pierwszy etap to jest regenerująca maska olejowa. Tutaj mamy 17 ml produktu, tę maskę trzeba wsadzić do gorącej wody. No dobra, mam gorącą wodę, nie jest to miska wprawdzie, ale myślę, że się też nada, więc niech sobie tutaj siedzi, a w tym czasie sprawdźmy jaki to ma skład. Skład, tutaj wybiórczo wam powiem, jest taki dość dziwny jak na maskę, która ma wniknąć, zregenerować, ma być maską w zasadzie olejową. Na samym początku mamy wodę i silikon. Więc ten silikon tak trochę mnie na razie, nie wiem, zniechęcił, ale być może nie będzie to miało za dużego wpływu i być może to wpłynie na to, że włosy będą bardziej lśniące, bardziej lejące. Dalej mamy faktycznie te oleje, olej z awokado chociażby, olej kokosowy, olej jojoba, olej arganowy, a pomiędzy nimi mamy parę emolientów, bazę emolientową, glicerynę nawilżającą, hydrolizowany jedwab, czyli proteinę, mocznik, glikol propylenowy, jest ten ekstrakt ze bursztynu, czyli właśnie to, co dało nazwę linii całej jantar, więc jakby skład jest bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o proteiny, emolienty, humektanty. Myślę, że jakby to ma szansę zadziałać, bo wiecie, jeżeli jest produkt, który ma to wszystko w składzie, wpasowuje się w potrzeby włosów, czyli łatwo wpasowuje się w te braki, które aktualnie mają wasze włosy. No i dobra, wiecie, że faktycznie to nabrało takiej miękkości i czujesz, że coś tam się rozpuściło. Oni też zalecają, żeby wczesać, więc oczywiście przygotowałam sobie szczotkę, moją najlepszą do wczesywania, o niej jest cały film, zapraszam jakby co. Pokażę wam, specjalnie wzięłam, bo chciałam wam pokazać, ile tego produktu tutaj jest. Oj, widzicie, to jest taka bardzo lejąca maska. Nie jest to olej, ja myślałam, że to będzie olej. Więc mniej więcej jest tyle, plus jeszcze jest trochę w opakowaniu. Nie wiem, jak to ma wystarczyć na włosy mojej długości, no ale okej. Zacznijmy od końców, bo na górze już był olej dzisiaj u mnie, więc ile można. Jest to bardzo taka gładka, jedwabista konsystencja. Powiem wam, że bardzo przyjemnie się to nakłada. Trochę w konsystencji przypomina mi maski z te Perfect Me z Biedronki, które też testowałam na kanale i które są naprawdę super i to są dla mnie idealne maski na wyjazdy. W tych saszetkach to jest tak super wygodne, tylko trzeba oczywiście uważać, bo to są bomby silikonowo-proteinowe i trochę ta konsystencja mi tak się z nimi kojarzy, jak tak sobie tutaj macam. W ogóle zobaczcie, ile włosów mi wychodzi. Plusem jest to, że ta konsystencja jest taka, że czuję, że pokryję całe włosy tą ilością. Naprawdę. Wydawało się tego tak mało, a tutaj takie zaskoczenie w sumie. Oczywiście nie będę nakładać na samą górę, bo nie chcę przyklapu, a to by mogło nastąpić, gdybym nałożyła. Kiedy nie masz zmywaka do naczyń, to zawsze możesz użyć włosów, pamiętaj o tym. Chcę to, wiecie o co chodzi, wszystko. Nie wiem, powinnam to jakoś
sprytniej, ale ja jestem trochę mało sprytna czasem, więc tak. To się musi udać. Pamiętajcie, żeby nie trzeć za bardzo. Ja się czasem łapię na tym, że zaczynam trzeć, ale wtedy jest taka lampka, o nie, żadnego tarcia tutaj być nie może. I teraz będziemy wczesywać. Ja wcześniej rozczesałam już mokre włosy. Jak mi się to udało? Udało mi się to, ponieważ prawidłowo myję włosy, a u mnie, jeżeli prawidłowo są umyte włosy, to rozczesuje się je praktycznie tak samo jak suche. Plus też wraz z poprawą stanu włosów. Moje włosy się coraz lepiej rozczesują. Dajcie mi znać, jeżeli wy też coś takiego zaobserwowaliście, bo ja zbieram wywiad wśród osób, którym, no nie wiem, coś na przykład doradziłam, albo którzy już jakiś czas ze mną pielęgnują włosy i oni też to zauważają i to jest po prostu mega satysfakcja, kiedy mi mówią, że zawsze po prostu się bali czesania włosów i płakali przy tym, a teraz wsadzają szczotkę i czeszą bez problemu. No dobra, i zwiążemy sobie to, mamy czepek? Mamy, dobra. Wiecie, podczas nakładania to wszystko w zasadzie wystygło. No trudno. Wiążę taką gumką, nie wiem czy to widzicie, taką sprężynkową, ona nie jest za dobra, akurat ta, którą ja właśnie związałam, bo jest zbyt mało rozciągliwa i potrafi się tak trochę wplątać, więc o tym zrobię oddzielny chyba film, tylko muszę znaleźć tą dobrą, którą kiedyś tu kupiłam, w ogóle kupuję tych gumek na tony, a nie nakręciłam jeszcze o nich filmu i je później wszystkie zgubię i jak zwykle filmu nie będzie, więc motywujcie mnie, żebym nagrała ten film koniecznie i wam poleciła najfajniejsze gumki do włosów, które nie uszkadzają włosów, bo o to właśnie chodzi z gumkami do włosów, żeby było wszystko spoko. Dobra, wygląda się oczywiście świetnie w tym. To było jakby co w zestawie oczywiście. Było to w takiej fajnej, ja zawsze lubię, kolekcjonuję w sumie takie torebeczki, one różne mają nazwy, wiecie, możecie też napisać jakie w waszym rejonie mają nazwy te torebki, bo one się przydają na różne rzeczy, na przykład na próbki oczywiście kosmetyków. Dobra, teraz tak, jeszcze zrobię taki typowy włosing z czapką. Zobaczcie w ogóle jaką mam teraz stylówę z Street Fightera. Znaczy Street Fightera już nie, bo sobie dorobiłam tego zęba, co sobie ułamałam, ale nieważne. Ile mam tak siedzieć? Chwilka się tylko dowiem. 20 chyba minut. A owiń ręcznikiem, dobra, czapka wystarczy zamiast ręcznika, pozostaw na 20 minut, następnie spłucz. Czyli 20 minut, czyli odejmując moje gadanie, 15 minut. Później będzie krok drugi, czyli szampon nawilżający. Mamy go tutaj 15 ml, a tamtego było 17, czyli szamponu jest trochę mniej, 15 ml. Wygląda tak samo ta saszetka, ale produktu w środku jest trochę mniej. Mamy nim po prostu co zrobić? Umyć włosy? Zgadnijmy. No słuchajcie, masuj do uzyskania piany i spłucz, to brzmi jak umycie włosów. Jaki mamy skład szamponu, teraz sprawdźmy. Mamy Sles oczywiście, mamy CB i mamy sól. Jak dla mnie to jest po prostu szampon, sprawdzę, czy to nie jest ten sam czasem jak po prostu zwykły szampon Jantar. Czym on może się różnić? Ma tu kolagen, ma inulinę, może tym się różni i może to dlatego jest niby taki nawilżający, chociaż kolagen to proteina, tak? Tylko taka większa, która bardziej oblepia włosy niż wnika, tak jak na przykład hydrolizowana keratyna, powinien właśnie ten kolagen wygładzać włosy bardziej. Mamy Quaternium, jakiś widzę też, ale spoko. Czyli jak dla mnie to typowy szampon, taki właśnie jantarowo-farmonowy. Porównajmy składy, czy to jest to samo. A tutaj jako ostatni etap, zaraz wam powiem, co z tym ostatnim etapem trzeba będzie zrobić. To jest balsam wygładzający. Z ostatnim etapem trzeba będzie rozprowadzić na wilgotnych włosach zawartość saszetki z balsamem i spłukać po chwili. I dają tu taką uwagę, jeżeli twoje włosy wymagają intensywnej regeneracji, pozostaw balsam bez spłukiwania. I zobaczmy skład. Tutaj mamy bardzo taki delikatny skład, nie ma tutaj nic obciążającego z tego co widzę, bo jest od razu woda, baza emolientowa, gliceryna, glikol propylenowy, bardziej nawilżająca jest ta odżywka. Jeszcze dalej jest z kolei hydrolizowana keratyna, hydrolizowane proteiny pszeniczne. Dalej widzę jest też silikon, dwa lekkie silikony, czyli jakby wnioskuję z tego, że oni chcą najpierw faktycznie tak jakby olejowanie przeprowadzić, tak jakby olejowanie z maską, to co ja zawsze zachęcam was do testowania tego, bo to jest jeden z fajniejszych sposobów właśnie na przemycenie olejów w pielęgnacji. Czuć było te oleje w konsystencji, więc fajnie. Później chcą, żeby to zmyć, żeby uniknąć, że ktoś sobie po prostu zrobi przyklap i przetłuszczenie, a później
chcą podbić trochę objętość i sypkość, moim zdaniem, tymi proteinami w balsamie i tymi nawilżaczami w balsamie. To jest moja teoria, a jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Moje włosy dzisiaj trochę wycierpiały znów, bo byłam na bieganiu, więc się trochę poocierały, to po pierwsze, przesuszyły się trochę. Mam tak przesuszone dłonie, w ogóle nie wiem, czy widzicie, że tutaj po prostu nie dzieje się zbyt dobrze. I włosy, możecie sobie wyobrazić, że w sumie też tak cierpią, też się przesuszają, też tracą wilgoć. Czekam jeszcze, ile tam mi zostało, pewnie z 10 minut, bo już tu gadam i gadam. Nałożę balsam, wczeszę go też. A co? Wczeszę. Myślę, że się dobrze będzie wczesywał, tylko go trochę jest mało, ale jakoś dam radę. I widzimy się co? Na efektach. Okej, to już jestem po wysuszeniu włosów i moim zdaniem efekt jest super fajny. Włosy są bardzo, bardzo gładkie i w ogóle ostatnio moje włosy są naprawdę w dobrej kondycji, więc możecie mieć jakby wątpliwości, czy po nałożeniu czegokolwiek one by tak nie wyglądały. Wiecie, jakby o to chodzi w pielęgnacji, żeby dojść do takiego momentu, kiedy faktycznie cokolwiek na nie nałożycie, to one będą dobrze wyglądać. Myślę, że to jest faktycznie super zabieg, jeżeli gdzieś macie wyjść, bo czuję, że duża część tego wyglądu to właśnie te silikony, trochę oblepienie nimi włosów, wygładzenie dodatkowe, nabłyszczenie, ale czemu nie? Jeżeli mamy takie narzędzie, którym możemy się posłużyć, taki w zasadzie produkt, to dlaczego by nie skorzystać? Jak najbardziej. Są tańsze alternatywy. Moim zdaniem bardzo podobny efekt dają maski Perfect Me z Biedronki, ta pomarańczowa, zielona i różowa, z czego pomarańczowa chyba jest najbardziej wygładzająca i taka właśnie silikonowa, nabłyszczająca. Jeżeli chodzi o cenę do jakości, wszystko jest w porządku. Jakby możecie to kupić na próbę i spokojnie sobie przetestować. Ten szampon, powiem wam, że jest mega wydajny w ogóle. Udałoby mi się z niego skorzystać dwa razy, gdyby nie to, że przez przypadek wylałam tę resztę, którą sobie zostawiłam, więc jeżeli sobie rozrabiacie, to powiem wam tak, rozróbcie sobie tak połowę tego szamponu i spokojnie wystarczy do umycia wszystkiego, a drugą połowę możecie sobie zużyć na następne mycie, lepiej rozrobić tuż przed, niż żeby to stało. No i oczywiście polecam wczesywanie nawet na każdym etapie tej pielęgnacji, czyli na etapie tej maski i tego balsamu, bo moim zdaniem właśnie wczesywanie daje ten właśnie spektakularny efekt lejących, sypkich włosów, jaki tutaj widzicie. Nie nakładałam żadnego serum na końcówki, a zobaczmy, jak one wyglądają. Naprawdę jest dobrze. To są jeszcze te końcówki, które idą do ścięcia, bo są okropne, więc jak na brak serum, to świetnie. Oczywiście ja teraz jeszcze dołożę krople serum, bo zawsze zabezpieczam te końce, zawsze to robię i nie uważam, żeby stosowanie produktów z silikonami jakoś wykluczało zastosowanie później kropelki serum. I jeżeli bym ją miała robić, to może raz w miesiącu, częściej myślę, że nie ma potrzeby. Jeżeli chcecie osiągnąć podobny efekt, nie taką kurację, to po prostu możecie zmieszać olej z jakąś byle jaką odżywką, na przykład nawet z jakimś podstawowym kallosem typu banana albo blueberry, dodać tam oleju na przykład właśnie awokado arganowego i jakiegoś na przykład z kuchni i macie taką właśnie maskę, możecie też ją właśnie tak podgrzać fajnie, najlepiej w kąpieli wodnej, wiecie, w miskę i w drugą miskę i do tej drugiej miski gorącą wodę i to w tej mniejszej misce się fajnie podgrzeje, więc tak możecie to podgrzać, bo to faktycznie mogło dużo tutaj dać. I na
wspomnienie oczywiście jeszcze raz, że tam były silikony w tej pierwszej fazie, więc jeżeli macie kalosa silikonowego, to myślę, że właśnie tym bardziej podobny będzie efekt. Szampon użyjcie po prostu dowolnego szamponu jako drugi etap, a jako trzeci maski jakieś typowo nawilżające i może być jakaś maska, chociażby te podstawowe RBA na 5 sokach z Agafi, one są takie bardzo, bardzo podstawowe, albo któreś z saszetek Agafi. Możecie dodać kropelkę gliceryny, bo tutaj gliceryna jest wysoko w składzie i to na pewno też zamarkuje ten efekt, ale po co z drugiej strony się męczyć, skoro można kupić taki bardzo tani zestaw. Ja powiem wam, że z Joanny, dobra, właśnie, bo już mi się pomyliło, bo to jest z Farmony, Jantar, tak? A jest jeszcze Ultraplex z Joanny i ja bym tak postawiła trochę na równi te kuracje, Ultraplex z Joanny i ten Jantar kuracja na gorąco z Farmony. Obie kuracje trochę inaczej działają, ale dają w sumie podobny efekt. Ultraplex daje większą sypkość, na pewno mniej wygładza niż to, ale też ma swoje plusy. Wydaje mi się, że faktycznie raz w miesiącu stosowany może pomóc przy włosach bardzo zniszczonych, bardzo na przykład spalonych na końcach, tak jak u mnie. Tutaj te końce też są spoko, ale nie wiem, Ultraplex mnie zdecydowanie przekonuje, tamta kuracja jest super. Gdzieś jest jakiś filmik, jak ją stosuję, chyba na Instagramie. W każdym razie stawiałabym na równi i raz w miesiącu, moim zdaniem, jest to fajnie, żeby sobie coś takiego zastosować. Czy Ultraplex, czy Jantar na gorąco. Daje to też takie wrażenie włosowego spa, więc dla niektórych to będzie też fajnie motywujące do dobrej pielęgnacji. I też daje fajny efekt, więc możecie zobaczyć, wow, fajne włosy i chcę mieć takie zawsze i po każdej pielęgnacji, co może was dodatkowo zmotywować do lepszego dbania o włosy. Także koniecznie dawajcie znać, jeżeli wypróbowaliście tę kurację. Możecie też dać znać, jeżeli wypróbowaliście na przykład Ultraplex Joanny. Ja chętnie sobie też poczytam wasze opinie na temat tamtej kuracji. Widzę, że teraz coraz więcej wchodzi właśnie takich setów, takich zestawów do przeprowadzania spa włosowego, co jest bardzo fajne i ja bardzo chętnie będę testować jeszcze inne. Zapraszam na bloga, na Instagrama, na Snapchata oczywiście, gdzie robiłam trochę tutaj już zapowiedź tego filmu. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!